7 sierpnia wspominamy świętego Kajetana, prezbitera. Kajetan urodził się w 1480 roku w Vicenza we Włoszech. Jako młodzieniec udał się na studia do Padwy, gdzie uzyskał doktorat z prawa rzymskiego i kościelnego. W roku 1506 przeniósł się do Rzymu, gdzie na dworze papieskim pełnił funkcję protonotariusza papieskiego. W 2 lata potem został mianowany proboszczem. Taki bowiem był zwyczaj, że świeccy ludzie albo klerycy ze święceniami niższymi otrzymywali parafie, by mogli z nich się utrzymać, chociaż w ich zastępstwie obowiązki duszpasterskie wypełniali kapłani. Kajetan, mimo że nie posiadał jeszcze święceń kapłańskich, nawiedzał szpitale i przytułki dla ubogich. Prowadził bardzo intensywne życie wewnętrzne. Dopiero mając 36 lat przyjął święcenia kapłańskie. Mszę prymicyjną odprawił w Bazylice Matki Bożej Większej. Lubił tu przychodzić na modlitwę do kaplicy żłóbka Pana Jezusa. W nagrodę za to miał otrzymać łaskę niezwykłą. Mianowicie objawiła mu się Najświętsza Maria Panna z Dzieciątkiem i złożyła mu swojego syna na ręce. Odtąd Kajetan zaczął wyróżniać się jeszcze większym nabożeństwem do Dzieciątka Jezus. To szczególne nabożeństwo przekazał swoim duchowym synom. Wierzył głęboko w opatrzność Bożą. W 1520 roku na wezwanie matki opuścił Rzym i powrócił do rodzinnego miasta, Vicenza. Tu oddał się całkowicie pracy apostolskiej, na ambonie, w konfesjonale, w katechizacji ubogich dzieci i młodzieży, w odwiedzaniu chorych w szpitalach i ubogich w przytułkach. Dokoła niego zaczęli gromadzić się uczniowie. 3 lata potem, w 1523 roku, po załatwieniu spraw rodzinnych, powrócił do Rzymu. Z powodu wielkiej gorliwości zwano go łowcą dusz. W rok później otrzymał brewę papieskie zatwierdzające nową rodzinę zakonną. Wśród jego pierwszych towarzyszy znaleźli się Jan Piotr Karafa, biskup Chieti, późniejszy papież Paweł IV, Bonifacy Coli i Paweł Consiglieri. Z nimi jako z pierwszymi współzałożycielami Kajetan złożył uroczystą profesję. Tak powstał nowy zakon kleryków regularnych, zwanych pospolicie teatynami. W 1527 roku cesarz Niemiec i król Hiszpanii, Karol V, z regularną armią hiszpańską najechał Rzym. Ucierpieli na tym również teatyni. Sam Kajetan był przez pewien czas więziony. Druga placówka zakonu została założona w Wenecji. Tam teatyni wyróżniali się i wsławili niezwykłym poświęceniem w posłudze chorym w czasie zarazy w latach 1528-1529. Kajetan zetknął się ze świętym Hieronimem Emiliani, który założył także nową rodzinę zakonną dla opieki nad sierotami i opuszczonymi dziećmi. W 1547 roku na kapitule generalnej w Rzymie zapadła decyzja przyłączenia się do teatynów rodziny zakonnej pod nazwą Somasków, założonej przez świętego Hieronima. Unia jednak nie trwała długo, gdyż po śmierci Kajetana obie rodziny zakonne rozeszły się i zaczęły iść własną drogą, wyznaczoną przez opatrzność. W tym samym 1547 roku w Neapolu wybuchła wojna domowa. Kajetan miał prosić Boga, by przyjął ofiarę jego życia dla zahamowania rozlewu krwi. Bóg widać przyjął ofiarę swego wiernego sługi, gdyż tego samego roku, dnia 7 sierpnia, Kajetan zmarł po 67 latach życia. Beatyfikacja sługi Bożego odbyła się w 1629 roku. Dokonał jej papież Urban VIII. Do chwały świętych wyniósł Kajetana Klemens X w 1671 roku. On też rozszerzył jego kult na cały Kościół. Relikwie świętego Kajetana złożono w okazałym grobowcu w kościele San Paolo Maggiore w Neapolu. W ikonografii święty Kajetan przedstawiany jest w zakonnym habicie, przepasany rzemieniem, w białych skarpetkach, w birecie, z różańcem w dłoni. Jego atrybutami są między innymi czaszka, dziecię Jezus na rękach, krzyż, lilia, otwarta Ewangelia, ptak oraz zwój. Módlmy się. Boże, Ty udzieliłeś świętemu Kajetanowi, prezbiterowi, łaski naśladowania życia apostołów. Spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem
zawsze pokładali ufność w Tobie i nieustannie szukali Twojego Królestwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.